nie powiem nic nowego. Też jestem wychowana w tradycji katolickiej. Ale wiecie co? To była tylko tradycja. Tak jak w większości domów u was. Chodziłam do kościoła 2 razy do roku, bo była taka potrzeba. Bo to dobrze wygląda przed sąsiadami, przed rodziną. Ale nic poza tym. Moja babcia była bardzo maryjna. I kiedy jeszcze była małą dziewczynką, ja bardzo często spędzałam z nią czas na wakacjach. Słuchałam Radio Maryja. Odmawiałam różaniec, modlitwy. I takie miałam postanowienie, że jeżeli ten Bóg realnie istnieje, to ja chcę Mu służyć. Więc chodziłam do tego kościoła, odmawiałam modlitwy, różańce, chodziłam na majówki, taki klasyk katolicki, już jako dziewczynka. Mając w swoim sercu to pragnienie, że jeżeli ten Bóg realnie istnieje, że to jest coś więcej niż tylko tradycja, to ja chcę realnie się z Nim spotkać. Ale wiecie co, chodziłam do tego kościoła rok po roku i widziałam tylko i wyłącznie rozjazd i hipokryzję. Że ludzie pięknie śpiewają i pięknie o nim mówią, ale później wracają do swoich domów i nic się w tych domach nie zmienia, w tych sercach się nie zmienia, w tych umysłach się nie zmienia. Jest cały czas to samo. Ludzie przychodzą z tymi problemami i wychodzą z tymi problemami z tego kościoła. Ksiądz rozkłada ręce i nie wie, co powiedzieć. I wiecie co, tak sobie pomyślałam, kurczę, gdzie jest ten Bóg? Bo ja myślałam, że Bóg jest w kościele, że Bóg realnie mieszka w jakimś budynku, że żeby się z Nim spotkać, to trzeba mieć 1 000 000 pośredników, trzeba mieć jakieś chody. Te rozmyślenia spowodowały, że przestałam chodzić do kościoła. Byłam zła na kościół, byłam zła na tradycję, na religię, ale w moim sercu dalej było pragnienie szukania Boga. I zdarzyła się taka sytuacja, że miałam w klasie koleżankę jeszcze w podstawówce i ona należała do innego wyznania i to mnie oczywiście zaintrygowało z uwagi na to, że byłam bardzo zagniewana na kościół katolicki i powiedziałam, opowiedz mi o swojej religii. Ona zaczęła mi mówić o Jezusie, ale w zupełnie inny sposób, tak jakby ten Jezus był realny. I powiedziała do mnie tak, dam ci pewien komiks, pewną historię księdza. Przeczytaj sobie ją w domu, na spokojnie. I ja to zrobiłam. To była historia księdza, który poznał realnie Jezusa. I czytając sobie tą historię w postaci komiksu, rozmyślałam sobie, czy to jest prawda, czy to jest możliwe, żeby spotkać się z Bogiem. I myślę sobie tak, no tak, to ten człowiek był księdzem, czyli ma jakieś specjalne chody, to jest jakiś duchowny, ale ja, zwykły, szary człowiek, ja wtedy miałam 13 lat. Jak ja mogę spotkać się z tym Bogiem? Ale tam na końcu tej książeczki była taka informacja, że każdy zgrzeszył i brak mu chwały Bożej, ale że jest też usprawiedliwiony za darmo, z łaski przez wiarę, z uwagi na to, czego dokonał Jezus. I wtedy, wiecie co? Spadły takie łuski z oczu i zrozumiałam, że to nie chodzi o tych wszystkich pośredników, to nie chodzi o tych świętych, o tę Maryję. Jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem, Jezus Chrystus. I to nie ma znaczenia, kim jest ten człowiek, który szuka Boga. Czy on ma, tak jak ja, lat 13, czy 30, czy 100 lat. Nie ma znaczenia, kim jesteś, nie ma znaczenia, ile masz lat. Nie ma to znaczenia. Znaczenie jest tylko w tym, czy ty realnie szukasz Jezusa, czy ty chcesz spotkać się z Bogiem, chcesz poznać Boga osobiście. W moim sercu było to wołanie, w moim sercu było to pragnienie. Tu nie chodzi o odmawianie różańców, tu nie chodzi o chodzenie do kościoła. Tu chodzi o to, czy ty w swoim sercu masz pragnienie, czy ty chcesz realnie spotkać się z Bogiem i poznać Go osobiście. Nie tak, jak przedstawia ci kościół, nie tak, jak przedstawiają ci tradycje, kultura. Chodzi o osobiste spotkanie z żywym Bogiem, bo On jest żywy. Ja wtedy zawołałam i mówię, Boże, chcę Cię poznać. Jeżeli jesteś, to chcę poznać Ciebie takim, jakim jesteś naprawdę. I oddałam Mu wtedy swoje życie. Powiedziałam, Jezus, jeżeli Ty istniejesz, to ja chcę poznać Ciebie. Oddaję Ci moje życie. Uznaję Cię jako mojego Pana i Zbawiciela. Mieszkaj w moim sercu od tej chwili. To jest realne i to jest dostępne dla Ciebie również dziś.
tylko jest to kwestia tego, czy Ty masz w swoim sercu to pragnienie, żeby poznać żywego Boga. Czy Ty chcesz, nie potrzebujesz do tego żadnego człowieka. Nie potrzebujesz żadnego innego pośrednika, bo nie ma pośrednika między Bogiem a człowiekiem, jak tylko Jezus Chrystus. Nie musisz iść do kościoła, nie musisz odmawiać specjalnych modlitw. To jest kwestia Twojego serca, Twojego pragnienia, czy Ty realnie chcesz. Bo jeżeli chcesz, to powiem Ci tak, jeżeli pragniesz, to przyjdź. A z Twojego wnętrza popłyną rzeki wody żywe. Jeżeli chcesz pojednać się z Bogiem, chcesz spotkać Go, to przyjdź i oddaj Mu swoje życie. On jest prawdziwym Bogiem. Wtedy, kiedy ja tak zawołałam, ja wtedy jeszcze do końca nie rozumiałam, co się wydarzyło. Ale wiecie co? Spojrzałam przez okno i ten świat zaczął wyglądać jakoś zupełnie inaczej. Ja zanim poznałam tego Boga, byłam człowiekiem o bardzo niskim poczuciu własnej wartości, który miał bardzo krzywy obraz siebie i wszystkiego, co było wokół. Byłam osobą bardzo wylęknioną, bardzo zakompleksioną, z dużym problemem komunikacyjnym z uwagi na swoje lęki i kompleksy. Nie umiałam komunikować się z ludźmi normalnie. Ale wtedy, kiedy poznałam Jezusa, zaczęło się wszystko zmieniać. Najpierw we mnie. Mój ogląd rzeczywistości zaczął się zmieniać. Zaczęła wzrastać moja odwaga. Zaczęła wzrastać moja pewność. To się zaczęło przekładać na wszystkie inne dziedziny mojego życia. Bóg jest bardzo realny. Bóg jest prawdziwy. Możesz poznać się z Nim osobiście dziś. Nieważne w jakim jesteś miejscu, w jakiej jesteś sytuacji, nieważne ile masz lat, nieważne z jakiego kręgu pochodzisz, z jakiego środowiska, to nie ma absolutnie znaczenia. Chodzi tylko o to, czy Ty realnie chcesz spotkać Boga w swoim życiu, czy chcesz poznać Go takim, jakim jest naprawdę, czy wystarczy Ci tylko to, co o Nim słyszałeś. Ja Ci nie będę mówić o tym, że Bóg jest dobry. Ja chcę, żebyś Ty sam doświadczył dobrego Boga. Ja chcę, żebyś Ty sam miał doświadczenie Boga, który jest realny. Zawołaj dzisiaj do Niego tak, jak ja zawołałam. Ja absolutnie nie żałuję tego. Moje życie zmieniło się o 180 stopni. Oprócz tego, że idę do nieba, to każdego dnia doświadczam tego nieba tutaj już na ziemi. Bo ten Bóg jest prawdziwy. Bo tu chodzi o relacje. To nie chodzi o religię, to nie chodzi o rytuały. Możesz przeżywać życie z Bogiem, będąc normalnym człowiekiem, normalnie pracując, mając rodzinę, prowadząc biznes. To nie chodzi o to, że teraz będziesz jakimś dziwakiem. Ja się bałam tego. Ja myślałam tak, oddam Ci życie i będę starą dewotą. Boże, mam dopiero 13 lat i czeka mnie życie w kościele, w pierwszej ławce. Ja nie chcę tak żyć. Ja nie chcę być takim człowiekiem. Takie miałam zrozumienie Boga. Tak mi Go pokazano w kościele katolickim, że czeka mnie klasztor pewnie albo jakaś pomoc w placówkach tego rodzaju. Taki miałam obraz Boga, ale Bóg jest normalny i On oferuje normalne życie. Możesz być szczęśliwy, możesz być spełniony, możesz być bezpieczny, możesz być zdrowy, możesz być zaopatrzony. To gwarantuje Ci Jezus. To o to chodziło w wymianie krzyżowej. To nie chodzi tylko o to, że On sobie tam umarł na tym krzyżu i zmartwychwstał. Nikt z tego nic nie rozumie. Ja też nic z tego nie rozumiałam. Co mi potem, że On gdzieś tam na jakimś krzyżu umarł 2000 lat temu, a jakie to ma przełożenie dla mnie dziś? Ja sobie zadawałam takie pytania. Co z tego? Co z tego? Ale powiem Ci tak, no właśnie to z tego, że to, co się wydarzyło 2000 lat temu na krzyżu Golgoty, jest aktualne i jest praktyczne dla Ciebie dziś. To właśnie dziś możesz skorzystać z mocy. To dzisiaj możesz skorzystać z tego, co On uczynił 2000 lat temu. Możesz pojednać się z tym Bogiem. Możesz wziąć swój cud. Możesz zostać uzdrowiony. Możesz zostać uwolniony, bo ten Bóg jest prawdziwy i realny. To jest wielka sprawa. To jest aktualne dziś dla Ciebie. Skorzystaj z tego, bo dziś jest dzień łaski, dzień zbawienia. To o to tu chodzi. Bóg jest realny. Chcę, żebyście tego doświadczyli. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje modlitwy o uwolnienie, o uzdrowienie, jesteśmy tutaj dla Was. Korzystajcie z tego i doświadczajcie realnie Boga. Dzięki.